praca systematyczna. To właściwie jest od początku, jak dziecko się pojawi w szkole. Pracujemy nad emisją, nad głosem, nad repertuarem. A tutaj akurat do tego występu jakiś tam czas był potrzebny do przygotowania. Jednocześnie przygotowujemy się do jasełek szkolnych. Także no, to akurat był drobny fragment naszego programu jasełkowego. To pamiętam słodycze. Chyba to wszystkie dzieci pamiętają, żeby było jak najwięcej słodyczy. Śnieg, kulik, Mikołaj. To takie wspomnienia. Bardzo tradycyjnie. Zawsze się coś gromadziło, szykowało, zawsze musiała być choinka. Także no, tradycyjnie. Mnóstwo prezentów, te prezenty, które już leżały pod choinką i tylko się tak czekało i odliczało. Pierwsza potrawa, druga, czwarta, piąta, kiedy wreszcie po te prezenty będzie można pójść. Wypatrywanie pierwszej gwiazdki, no i wypatrywanie tego Mikołaja, który gdzieś tam właśnie w gwiazdach miał lecieć na saniach i przynieść te prezenty. Te tradycje świąteczne u nas w domu bardzo pielęgnowano, ale w kontekście właśnie religijnym. Przez cały adwent u nas w domu rodzice stwarzali taki czas oczekiwania, budzenia emocji, nadziei. Robiło się z jakieś tam zabawki, ozdoby choinkowe. To wszystko rodzinę integrowało. W tej chwili tego nie ma. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że w naszej świetlicy środowiskowej przy parafii, która działa, w tej chwili dzieci uczą się też robienia na przykład tych takich gwiazdek na choinkę, właśnie z tych pasków. Ognisko domowe, wieś, tak można powiedzieć, śnieg, też ktoś przebrany za Mikołaja, no i generalnie jakaś radość i bycie razem, to pamiętam. Czekanie na ubieranie choinki, ozdoby, ale kulminacja to były prezenty, tam człowiek zawsze chodził, podglądał, szukał, czekał. No i teraz mamy to samo. Gwiazdka, spadająca gwiazdka z nieba. Czekaliśmy, jak tylko spadnie, biegliśmy pod choinkę. Prezenty, to co najważniejsze dla dzieciaków małych. Rozpakowywanie, rozdzielanie tych prezentów. To jest najfajniejsza rzecz. Rodzice, którzy nas wieźli sankami do dziadków, był śnieg, którego teraz nie ma. No oczywiście prezenty, no oczywiście opłatek, no oczywiście jakaś taka radosna atmosfera, którą teraz ja wiem, no może z wiekiem czy inaczej już to odbiera, ale jako dziecko to było pięknie, ta atmosfera, prawda? To oczekiwanie na prezenty, na Mikołaja. Pewnie też jeszcze były inne czasy. Dzisiaj to nie jest problem z zaopatrzeniem i z jakimś tam świątecznym jedzeniem, prawda? Kiedyś to był pewien problem i pomarańcze były czymś wspaniałym, były rarytasem w moim dzieciństwie. Dzisiaj to już nic takiego. O, było strasznie. Trzeba było na Wigilię próbować wszystkich potraw, także tych ze śledzia i z karpiem. To był koszmar. Dobrze, że przychodził Mikołaj i dawał prezenty, no to przynajmniej jakieś coś dobrego się zdarzyło. Z Mikołajem, z prezentami, z choinką. Nie różnią się te święta. Staram się podtrzymywać tradycje, wszelkie wyniesione z domu. No 13 potraw na stole, przede wszystkim żywa choinka w domu, ubrana przez dzieci, wolne miejsce przy stole, tak, dla niespodziewanego gościa, opłatek, czytanie Pisma Świętego przed spożytą wieczerzą wigilijną. Raczej jestem tradycjonalistą i post nadal, Wigilia u nas jest w rodzinie, także staramy się zachować te dawne, stare tradycje. Czy się odchodzi, to nie wiem, u mnie jest bardzo tradycyjnie. Rodzina, która jest razem, kolędy, które muszą gdzieś być w tle, absolutnie żadnej telewizji, bo to niszczy po prostu każdą imprezę. 12 potraw może nie do końca, no bo wiadomo, że czasy są troszeczkę inne i trochę mniej się je i trochę inaczej się na siebie patrzy, prawda? Ale no przede wszystkim rodzina i kolędy. Nowsze lampki, pełno elektroniki na choince.
Co? Kiedyś kolędy się śpiewało częściej, teraz się odtwarza. Tak, myślę, że zanika taka tradycja muzykowania, tak, chodzimy na skróty trochę i korzystamy z gotowców. Jeżeli chodzi o taki trend, który ja widzę coraz bardziej, to taki trochę konsumpcjonizm. Mi brakuje takiego totalnego jakby zwolnienia, przygotowywania na przykład prezentów przez samych siebie, niekoniecznie kupowania. Zmienia się. Coraz częściej widzimy, że wcześniej już po święcie zmarłych już sklepy wszystkie są pięknie udekorowane świętami. Za wcześnie to wszystko traci jakiś urok. Kiedyś było to później i człowiek tak czekał, a teraz za szybko to wszystko, tak, ten świat tak pędzi. Bez czego nie ma świąt? Bez rodziny. To jest chyba najważniejsze. Święta są czymś takim budzącym bardzo, bardzo dużo emocji, ale i takim ciepłym, serdecznym jest poczucie bezpieczeństwa, dobroci, życzliwości, no zresztą zgodnie z ideą tych świąt.